Cześć, nazywam się Lidia Krawczyk, a to jest podcast Biznes Ninja, w którym będę Cię prowadzić krok po kroku przez zawiłości strategii, procesów i marketingu online, aby to, co skomplikowane, stało się dla Ciebie dziecinnie proste. Uczę strategii, struktury i skalowania, dzięki którym możesz budować biznes na własnych zasadach, dopasowany do Twojego stylu życia. Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Lidia i chciałabym Ci powiedzieć, że kiedy rozważałam, jaki wywiad z jednym z gości puścić na najbliższy odcinek podcastu, to ten odcinek, ten wywiad wydał mi się bardzo odpowiedni. Dzisiaj zajmiemy się wirusowymi opowieściami, czyli storytellingiem w biznesie. No i oczywiście temat wirusa. Już wiesz, dlaczego go poruszam tym razem, chociaż dzisiaj będzie o zupełnie innym wirusie. Na całe szczęście, bo nie cały czas możemy mówić o tym, co dzieje się wokół. Dobrze jest czasami zastanowić się nad zupełnie innymi zagadnieniami. Dzisiaj moim gościem jest Adam Pioch. Ten wywiad nagrałam też jakiś czas temu już, czyli w 2019 roku, także dobre kilka miesięcy temu, ale temat jest bardzo ciekawy. Adam podaje tutaj bardzo interesującą wiedzę, jak wykorzystać storytelling w biznesie. I Adam jest szkoleniowcem, mówcą profesjonalnym, też komputerowym geekiem, co okazuje się nie zawsze musi się kłócić. Jest też współautorem książki Biblia e-Biznesu 2 i założycielem klubów Toastmasters w Poznaniu, Pile i w Zielonej Górze. O tym, co to jest Toastmasters, powiemy troszeczkę w tym odcinku, także ja teraz nie będę tego wyjaśniać. Natomiast chciałabym zwrócić Twoją uwagę, że pod odcinkiem do pobrania są materiały, bardzo ciekawe materiały, bo jest i wizualna notatka do tej rozmowy, gdzie zobaczysz bardzo przyjazne graficznie streszczenie Ani Staśkiewicz właśnie tego wywiadu. A oprócz tego Adam udostępnił nam taką krótką prezentację, slajdy, które mówią dokładnie o tym, co dzisiaj przedstawiał też w tej rozmowie. Także już bez dalszych wstępów zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania tej interesującej rozmowy. Adam, zanim przejdziemy do tematu tej rozmowy, czyli do storytellingu, zapytam Cię o to, co pytam wszystkich gości już tradycyjnie, także jaką apkę albo program ostatnio odkryłeś, którą fajnie byłoby się podzielić, coś, co ułatwia Ci życie i może ktoś jeszcze inny skorzystałby z czegoś takiego. Życie podyktowało konieczność poszukania apki, bo ja jestem dość tradycyjny, jeżeli chodzi o aplikacje, te, które już x lat temu wybrałem do używania, praktycznie używam w kółko i tylko tam tyle, że się aktualizują. Z racji, że jeżdżę i robię szkolenia ze storytellingu, to wykorzystuję takie narzędzia, na przykład, które też Wam bardzo polecam, jak Story Cubes. To są kosteczki historii, z którymi można układać historię. Jest ich kilka zestawów, są świetnie podzielone właśnie tak metodycznie, jak powinny być tworzone opowieści. Ja je zabieram często na szkolenia i potem ludziom daję, oni te kostki rzucają, wybierają sobie dwie czy trzy i mają zadanie z tym, co jest na obrazkach, ułożyć historię według tego schematu i według tej metodologii, którą chwilę wcześniej poznali na szkoleniu. No i zdarzyło mi się jednego dnia, że dość szybko pakowałem się, żeby pojechać na szkolenie. Na szkolenie dojechałem do hotelu, następnego dnia pakuję w hotelu laptop i zaczynam w walizce szukać kostek. Szukam, no i okazuje się, że owych kostek nie mam. Nie mam żadnego zestawu, nic nie wziąłem, wszystko zostało w domu. No i wtedy potrzeba chwili myślenia i gdzieś mi się przypomniało, że gdzieś mi mignęło na opakowaniu od tych kostek, że jest też wersja elektroniczna jako aplikacja. No i szybko wszedłem do
sklepu Play, poszukałem tą wersję, zainstalowałem kosteczki w wersji właśnie takiej dorzucania, okay, że tak powiem, telefonem, można potrząść i te kosteczki wtedy się tak ładnie rozlatują i wybrać sobie te, które chcemy użyć. No i moje największe zaskoczenie było to, że w wersji telefonicznej tych kostek jest cała masa tych zestawów, które możemy sobie tutaj wybrać i załączyć i pomiksować, którymi zestawami rzucamy w danej chwili, nie? Bo oprócz zestawu podstawowego są jeszcze podróże, poszlaki, groza, akcje, baśnie, prehistoria i cała masa jeszcze innych tematów, które można sobie tutaj świetnie użyć właśnie do zabawy z kostkami. No i to mnie uratowało, bo szybko aplikację zainstalowałem. Aplikacja jest tam płatna, ale to są parę złotych. Szybko dograłem do niej zestawy, które potrzebuję. No i telefon w ruch, do każdego podchodzę, każdy sobie tym telefonem zaczął, szybko te trzy kosteczki wybrał. Najlepiej to zrobić szybko zdjęcie drugim telefonem, co mi wypadło na ekranie, zamiast spisywać własnymi słowami na kartę. No i za chwilę wszyscy mieli podzielone, kto jaką historyjkę układa. I co ciekawe, wyszło to nawet szybciej niż z tradycyjnymi kostkami, które trzeba było przesuwać zawsze, zbierać, rzucać, układać, tak jakoś. No tak. Super zabawka dla osób, które chcą się nauczyć storytellingu i potrzebują pomysłu, bo kostki dostarczają pomysłu. Rzucamy te kosteczki, wybieramy sobie z nich obrazki i następnie próbujemy z tymi obrazkami, które tam się pokażą, ułożyć opowieść. I co najciekawsze, świetna zabawka dla dzieci. Moje dzieci na przykład uwielbiają się bawić w tym, gdzieś jak tam pojedziemy w jakąś podróż, w hotelu, coś, jak nie ma internetu i jakoś trzeba inaczej się zagospodarować, to Story Cubes są świetnym pomysłem, bo nawet najmłodsze dziecko, takie, które praktycznie ledwie mówi, zawsze coś z takich obrazków jest w stanie ułożyć, jakąś tam prostą historię. Jasne. A mnie nie musisz przekonywać. Mamy to też w domu, tak? Ja kupiłam to właśnie kilka lat temu specjalnie dla dzieci, a wtedy szukałam właśnie różnych gier takiego rozmiaru małego, żeby wziąć ze sobą do torebki po prostu, jak idziemy gdzieś do restauracji, jesteśmy na wakacjach, tak? Albo tak, jesteśmy gdzieś tutaj nawet koło domu i gdzieś tam wychodzimy i dzieci po prostu strasznie się nudzą, tak? Szczególnie teraz to już mają 10 i 7 lat, ale parę lat temu to była po prostu porażka. I właśnie tego typu gry to było super rozwiązanie. Więc znam właśnie te klasyczne Story Cubes. Nie wiedziałam, że są na telefonie, także bardzo fajna podpowiedź. I tak, masz rację, że to jest zarówno jak dla dzieci, jak i dla dorosłych świetne ćwiczenie. Tak, tym bardziej, że jak się patrzy na dzieci i ma się tą wiedzę storytellingową i wie się, że to dziecko ono się nigdy nie uczyło storytellingu, a z drugiej strony wiem też, że no my rodzimy się z pewnym wbudowanym mechanizmem do opowiadania opowieści. To jest takie niesamowite. Dziecko bierze kostki, rzuca i nagle nieświadomie zaczyna mniej lub bardziej po tym schemacie opowieści podążać, nie? Iść po prostu, snując swoją opowieść. Często bardzo prostą na początku, zanim załapie lepsze konstruowanie, jakiś tam styl, ale to jest właśnie fascynujące, nie? I to dzieciom to sprawia ogromną frajdę, takie opowiadanie. Nie? No, super, super. Coś z nas to wydobywa, tak? I też taką kreatywność, żeby jednak coś tam wymyśleć z tych obrazków, które nie wiadomo, co mówią tak do końca, ale mogą mówić bardzo dużo. Tak, dobrze, to już fajnie, że przeszliśmy płynnie do tego tematu storytellingu. Słuchaj, jak zaczęła się twoja przygoda ze storytellingiem? Bo ja wiem, tak, wiem między innymi z podcastu, z tego odcinka, w którym ty występowałeś. Przy okazji podam, że jeżeli ktoś by chciał posłuchać odcinka z Adamem, to zapisałam sobie, że to jest odcinek 134 małej wielkiej firmy. Tam mówiłeś o klubie Toastmasters, o tym, że zakładałeś klub w Poznaniu między innymi, ale widzę, że też założyłeś w Pile i w Zielonej Górze kluby Toastmasters. Czy twoja przygoda w ogóle z opowiadaniem historii, z wystąpieniami publicznymi, ze storytellingiem jako takim zaczęła się wtedy, czy to jest coś, co już wcześniej, czym się parałeś w jakiś sposób? Wiesz co? To można tą opowieść można podzielić na dwa tory, na tą oficjalną i tą nieoficjalną. Ta nieoficjalna zaczęła się dużo wcześniej, zanim pojawiła się ta oficjalna, dlatego że
nieoficjalna część to było to, że ja kiedyś zakochałem się w opowieściach grozy, w horrorach. Graham Masterton, taki autor horrorów, rozpalił we mnie taką fascynację i do dzisiaj trwającą miłość właśnie takim literackim horrorem. Uważam, że to jest dość trudny typ literatury, szczególnie dla mnie, bo ja jestem bardzo racjonalnym umysłem i przekonać mnie do jakichś spraw takich, jakie poruszają właśnie horrory, no jest ciężko i jeżeli autorowi takich książek się udaje, to znaczy, że to zrobił dobrą robotę. No i naczytałem się tego multum i w pewnym momencie zacząłem sobie gdzieś tam skrobać jakieś tam swoje własne pomysły gdzieś tam na karteczkach i chowałem je do szuflady, jak to się przysłowiowo mówi, czy tam gdzieś na komputerze w jakimś pliku. I w międzyczasie pojawiło się to Toastmasters. Na Toastmasters wygłaszamy mowy. Mowy możemy wygłaszać na dowolny temat, bo my tam trenujemy wystąpienia publiczne po to, żeby oczaskać się ze sceną, nie stresować się, załapać pewne nawyki, a możemy mówić na dowolny temat. Więc ja początkowo szedłem tradycyjną ścieżką, tak jak większość ludzi na początku, coś tam o pracy, coś tam o podróżach, coś tam o życiu. I w pewnym momencie wziąłem na tapetę cudzą opowieść. Miałem tam projekt, w którym miałem pracować dość mocno głosem, akurat byłem chwilę po przeczytaniu bardzo fajnej opowieści Dina Kuntza, Kociaki, i mówię, a opowiedzmy to ludziom na Toastmasters. Tyle, że musiałem tą opowieść przerobić, przede wszystkim skrócić do formatu toastmasterowego 7,5 minuty na scenie i tak ją raz, że skróciłem, dwa, przerobiłem ją na realia polskie, no i mówię, idę i opowiem tą opowieść. No i opowiadając tą opowieść, doświadczyłem czegoś, czego jeszcze nigdy przedtem nie doświadczyłem w klubie toastmasterowym, takiej niesamowitej ciszy na sali, takiej ciszy aż kującej, nie? Takich dziwnych spojrzeń, takiego innego patrzenia, nie? Ci ludzie tak jakby, kurczę, weszli w jakąś przestrzeń, w jakąś sferę, gdzie byłem ja z przodu i oni, nie? I to było niesamowite uczucie, dobrnęliśmy do końca tej opowieści. Potem przyszły ewaluacje na Toastmasters. Te ewaluacje mnie totalnie zaskoczyły, to co na nich przeczytałem, bo były inne niż to, co doświadczałem na poprzednich mowach. No i widząc tą reakcję, widząc te ewaluacje, zacząłem rozmyślać. No i doszedłem do wniosku, że następną mowę na Toastach zrobię znowu opowieść, ale teraz wyciągnę to coś z tej szufladki. No i wyciągnąłem to coś z tej szufladki, przygotowałem tą mowę i poszedłem opowiedzieć na kolejnym projekcie toastmasterowym. Tym razem była znowu to opowieść, ale moja. No i sytuacja na sali powtórzyła się. Ta sama cisza, to samo skupienie, te same reakcje i mówię, kurczę, coś jest niesamowitego w opowieściach. I zachęcony tym zacząłem wyciągać te opowiastki z tej szuflady i po prostu jako kolejne projekty toastmasterowe, tam gdzie się dało, starałem się przechodzić bardzo szybko na storytelling, nie, i snuć tą opowieść, nie. No i tak sobie to płynęło przez jakiś czas, do momentu, kiedy ktoś się mnie zapytał, Adam, jak ty tworzysz opowieści? I ja ci powiem, okay. Ja nie potrafiłem na to zbytnio odpowiedzieć. Przychodzi ta piękna kobieta zwana Meną, siada na kolanach, szepcze ci do ucha, nie, a ty po prostu zapisujesz to, co ona mówi, nie? No i to jest to tworzenie, nie? No. Ja w tym momencie zadałem sobie pytanie, czy przypadkiem storytelling nie jest w jakiś sposób mechaniczny? Czy ktoś już tego na przykład nie przebadał, nie opracował, nie przyjrzał się, jak to pisarze, ludzie, którzy tworzą opowieści, robią? No i okazało się, że chwilę później, jak zacząłem się temu przyglądać, że faktycznie to jest całkiem nieźle przebadana dziedzina wiedzy i że są ludzie, którzy się tym zajmują i między innymi podczas tych moich poszukiwań natknąłem się na Pawła Tkaczyka, którego tutaj wspominałaś, autora narratologii. Zacząłem się przyglądać temu, co on robi i on tam właśnie szedł w tym kierunku też storytellingu. Udało mi się wygrać udział na jego szkoleniu tam w jakimś konkursie, coś tam trzeba było wysłać, napisać, udało mi się dostać i tam Paweł mi podpowiedział kilka rzeczy, o których ja nie miałem pojęcia wtedy jeszcze storytellingu. No i zacząłem sobie płynąć w tym świecie. Zacząłem sobie szukać książek, czytać, jeździć na szkoleniach. Jakoś tak los poukładał wszystko, że zetknąłem się z branżą filmową. I się okazało, że właśnie branża filmowa, scenarzyści mają kapitalnie rozpracowane, jak tworzyć opowieści krok po kroku, jak to pisać, jak wywoływać emocje, jak pracować właśnie z opowieścią, jaką ma konstrukcję. No i z branży filmowej nakupowałem masę książek, byłem na szkoleniach. Większość tych szkoleń dla mnie nie była zbyt przydatna, bo tam techniki pisania scenariusza mnie nie interesowały wtedy, ale mnie interesowały ten rdzeń, ta opowieść, jak się ją tworzy, nie? Więc
i można było śmiało odciąć, a dopiero pół było dla mnie wartościowe. No i tak zacząłem wchodzić w ten temat, jednocześnie spełniając tą prośbę tej osoby, która kiedyś mnie poprosiła, Adam, może byś powiedział coś, jak tworzysz opowieści, i zacząłem na Toastmasters opowiadać, jak to robię, nie? Jakie to są techniki, jak to robię. Czytałem, sam się uczyłem, patrzyłem, jak to było u mnie i następnie na przykładach moich pokazywałem elementy wiedzy. No i tak robiłem cyklicznie te warsztaty. One są co pół roku na tych wielkich konferencjach toastmasterowych, one są co pół roku. No ja aż tak dopłynąłem do kolejnej granicy, gdzie ktoś kiedyś znowu, a czy to można w biznesie wykorzystać, nie? No i wtedy zaczęło się zastanawianie i przeglądanie i faktycznie się okazało, że jak najbardziej, że przecież jak się popatrzy na znanych ludzi, czy to Steve'a Jobsa, czy Gatesa, ludzi, którzy przemawiali na TEDxach, bo zacząłem też TEDxy mocno gdzieś się nim przeglądać, to okazuje się, że oni praktycznie wszyscy mniej lub bardziej przechodzą na storytelling i bardzo ładnie to wplatają w biznes i to się świetnie też w biznesie sprawdza. No i tak popłynąłem sobie i nadal tą ścieżką takiego storytellingu klasycznego dla przyjemności obcowania z opowieścią, z emocjami, takiego okraszonego w moim przypadku drobiną grozy, no i takiego typowego gdzieś tam biznesowego na użytek właśnie firmy, biznesu. Okej, bo myślę, że większości ludzi storytelling, czyli z angielskiego opowiadanie historii, tak, kojarzy się właśnie z tym, czyli albo ze snuciem opowieści, takiej przy ognisku, albo ewentualnie z książką, tak, gdzie jest jakaś tam historia pełna napięcia, tak jak mówiłeś, te książki Mastertona, które cię fascynowały, czy inne. Natomiast storytelling w biznesie to jest coś, o czym w pewnym momencie zaczęliśmy słyszeć częściej. Ja też poznałam w sumie, chyba też jakoś weszłam w ten nurt przez Pawła Tkaczyka, tak? Który właśnie opowiada historie, które sprzedają, więc to mnie mocno zainteresowało. Więc ty mówisz tak, okej, zaczęło się to u ciebie w zasadzie znaczy może pasywnie przy czytaniu książek, tak, ale aktywnie, że ty przekazywałeś historię właśnie w wystąpieniach publicznych, przy trenowaniu tych wystąpień publicznych. A jak to rozwiniemy, co to jest w ogóle storytelling i co to jest storytelling w biznesie? Storytelling dla większości ludzi, jak pierwszy raz słyszą to hasło, bardzo mocno się kojarzy z opowiadaniem bajek. Nie, opowieści bajek tak naprawdę nie jest opowiadanie bajek. No wiesz, to jest technologia. Czerwony kapturek. Tak, tutaj o tym Paweł Tkaczyk. Oryginalnej, tej fajniejszej, tej takiej bardziej drastycznej, że tak powiem, konkretnej. Ja czasem ją opowiadam na szkoleniach, to ludzie są w szoku, jaki jest oryginalny czerwony kapturek. W porównaniu z tym, co zrobiłem. Jak słuchajcie, jak chcecie się dowiedzieć o więcej o oryginalnym czerwonym kapturku, jak to odnieść do biznesu i opowiadania historii, to polecam tą książkę, bardzo się zszokujecie. Tak, to jest taki wielka instrukcja skondensowana, jak tworzyć te opowieści. No i czym jest storytelling? Storytelling jest czymś, z czym my się rodzimy. My wbrew pozorom potrafimy od dziecka opowiadać i my od dziecka mniej lub bardziej opowiadamy. Nasza komunikacja z ludźmi polega na tym, że my bardzo szybko przechodzimy właśnie do naszej kolekcji wspomnień, czyli naszych doświadczeń, naszej wiedzy i bardzo szybko zaczynamy to opowiadać dalej. Czyli dzielimy się z ludźmi naszymi jakimiś doświadczeniami, wspomnieniami, właśnie stosując do tego technologię, jaką jest narracja, czyli opowieść. I najciekawsze w tym jest to, że my się tego specjalnie nie uczymy. My to gdzieś tam wynosimy w sobie jako dzieci, obserwując rodziców, którzy nam czytali, opowiadali i to w nas zostaje. Poza tym intuicyjnie też czujemy, w jaki sposób to musimy zrobić. Każdy człowiek opowiada. Mniej lub bardziej. To jest tak jak z piosenką, którą śpiewał Szturio, Nasza Kofty. Śpiewać każdy może. Troszeczkę lepiej, troszeczkę gorzej. I tak samo jest ze storytellingiem. Opowiadać każdy może. Troszeczkę lepiej, troszeczkę gorzej. Ja jestem człowiekiem nieśpiewającym. Już w podstawówce zauważyli, że nie śpiewam, się z tego śmiali. Nauczyciel jak chciał klasę rozweselić, to Piocha brał środek i śpiewaj. Śpiewał, potrafił, klasa miała ubaw. A ja, kurczę, miałem koszmary, nie? I płakałem. Sobie. Ale dobra, ale no przepraszam, że ci... storytellingiem, nie? Przepraszam, że ci przerwę tak, no bo z tym śpiewaniem okej, nie? Ale to opowiadanie historii, to jest coś, co zawsze umiałeś?
Czy to jest coś, czego się nauczyłeś? Wiesz co, nie, bo nie było mi to jakoś tak mocno potrzebne. Oczywiście nieświadomie wykorzystywałem to w normalnej komunikacji międzyludzkiej. W normalnej komunikacji międzyludzkiej my bardzo często przechodzimy na opowieść. No, nawet sama zrób sobie takie ćwiczenie, przez cały dzień staraj siebie obserwować, jak rozmawiasz z drugim człowiekiem i jak często zaczynasz temu drugiemu człowiekowi coś opowiadać. Jakieś swoje wspomnienie, doświadczenie, co robiłaś przed chwilką, czasem snujemy jakieś wizje, gdzie też jest właśnie jakaś tam opowieść i my bardzo często to wykorzystujemy i ja też to wykorzystywałem jako zwykły człowiek, ale nigdy nie było mi to potrzebne tak totalnie świadomie, na zasadzie, że wiem, jak to jest skonstruowane i zrobię to prawidłowo. Byłem tak jak ten śpiewający człowiek pod prysznicem. Od sobie coś nuciłem, byle jak, byle się działo, jakąś tam mi frajdę dawało. Pod tym prysznicem mi się zdarza, nie? I tak samo jest z opowieściami. Opowiada każdy. Troszeczkę lepiej, troszeczkę gorzej. Niektórzy mają intuicyjnie, potrafią to zrobić lepiej, ale są wśród nas ludzie, którzy poszli na naukę śpiewu, muzyki, śpiewają pięknie i tak samo są wśród nas ludzie, którzy poszli na szkolenie, poczytali książki i wytrenowali w sobie kompetencję storytellingową, czyli opowiadania, czyli wiedzą, jak to jest zrobione, jaka jest konstrukcja opowieści, jaki jest cel opowieści, jak to się robi w praktyce i potrafią to dynamicznie zastosować, czyli x razy już to przetrenowali, żeby potem móc to w sytuacji, kiedy to jest potrzebne, po prostu zastosować. Nie? No i wtedy się okazuje, że taka osoba, która przechodzi na storytelling, która opowiada, bardzo szybko aktywuje w umysłach słuchaczy taką więź. To jest nawet ładnie przebadane, że się pojawia takie dopasowanie, taka więź, nie? I nasze mózgi są tak nastawione na wychwytywanie opowieści. I w momencie, kiedy słyszą opowieść, zaczynają słuchać, wciągają się w ten świat, wyłączają tam się mechanizmy przeróżne, takie analizujące, jak się pojawia fascynacja, tutaj dość kluczowe to słowo fascynacja, może za chwilę do niego wrócimy. No i ludzie zaczynają wtedy wchodzić w świat opowieści. Opowieść przykuwa uwagę. Opowieść ma jeden cel. Celem opowieści jest wywołanie emocji, a jak są silne emocje, to ludzie zapamiętują. Zapamiętują to, co słyszą i tą wiedzę, tą informację, którą im przekazujemy. I to są opowieści, to jest cel opowieści. Tylko że tak patrząc na ten cel opowieści, ja jako człowiek, który występuje i na szkoleniach, i na Toastmasters, i też biznesowo do ludzi gdzieś tam coś prezentuje, jakiś produkt, usługę, to wiem jedno, że zapamiętanie opowieści to jest zaledwie dobra opowieść. To jest zaledwie dobra opowieść. Jeżeli uda ci się wywołać emocje, które doprowadzą do zapamiętania opowieści, to zrobiłeś dobrą robotę. To już i tak jest nieźle, to jest naprawdę niezły poziom do osiągnięcia, ale jest jeszcze poziom wyżej. Najlepsza opowieść jest wtedy, kiedy ludzie ją zapamiętają i chcą się nią podzielić dalej. Aha, to jest klucz. Okej. I jak to zrobić? To no znaczy... No bo my chcemy tutaj, tak, wszystkie osoby, które nas słuchają, chcą to wykorzystać w biznesie, nie? Czyli chcą na pewno, żeby nas jako firmę, osobę, nasi potencjalni klienci, nasza grupa docelowa zapamiętała. No i jeżeli się podzieli, że my istniejemy i że mamy coś fajnego, no to już, no to właśnie o to nam chodzi, tak? No to tak. Jak to zrobić? Jak to zrobić, tak. Adam? Cały myk polega na tym, żeby doprowadzić do tego, że człowiek przeżyje emocje, zapamięta historię, a jeżeli ta historia jest jeszcze bardzo dobra do tego, to my jako ludzie odczuwamy potrzebę podzielenia się tą historią dalej. Myśmy tak od wieków robili. Jeżeli coś ciekawego, żeśmy słyszeli, coś, co nas wzbudziło z nas jakieś uznieślenie, jakąś emocję, to chcieliśmy to przekazać dalej. I my w ten sposób przekazywaliśmy sobie wiedzę, informacje, jak działa świat, właśnie za pomocą historyjek, które było łatwo zapamiętać i pod wpływem emocji to zapamiętanie się w głowie pojawiło i jednocześnie łatwo było je przekazać dalej. I to są te najlepsze historie. Najlepsze historie są wtedy, kiedy po usłyszeniu my odczuwamy potrzebę przekazania ich dalej i czynimy to, bo przekazywanie opowieści jest odpowiednikiem pewnego magicznego przycisku, który mamy w serwisach społecznościowych. Jest to przycisk udostępnij.
Aha. Nie? I teraz, jeżeli my poczujemy jakiś tam zespół rzeczy w głowie, które doprowadzą do tego, że naciśniemy udostępnij, to znaczy, że podzieliliśmy się jakąś wiedzą, treścią, historyjką, informacją z innymi ludźmi. I odpowiednikiem udostępnij w świecie rzeczywistym, w naszym świecie, jest to, że jak coś usłyszymy, to to przekazujemy dalej. Chcemy to opowiedzieć dalej. I im ta opowieść jest dla nas, spełnia tam szereg założeń, o których możemy za chwilę mówić, to wtedy jest ona lepsza. Dobra historia jest wtedy, kiedy ją zapamiętamy, a najlepsza jest wtedy, kiedy chcemy ją przekazać dalej i to czynimy, czyli opowiadamy to drugiemu człowiekowi i jeżeli on poczuje te same emocje, co w nas były, to on też potem przekaże następnym ludziom to dalej i potem te historie się rozchodzą. No i rozchodzą się jak? Jak wirusy. I właśnie jeżeli uda nam się doprowadzić do takiej wiralowości, do tego, że historia pójdzie jak wirus, no to mamy super efekt. I teraz się okazuje, że mamy to dobrze przebadane, co odpowiada za wirusowość i jak skonstruować właśnie opowieść, która jest wirusowa. Mamy to przebadane, czyli ty to wiesz. Tak. Dobra. Dobra, mów. Czy są jakieś kroki? To znaczy, tak, bo rozumiem, że opowieści w ogóle można przekazywać w różnym formacie, tak? To znaczy, to może być wideo, które nagrywamy, to może być tekst, czyli na naszym blogu, na naszej stronie, na naszym fanpage'u, krótszy, dłuższy tekst, to może być forma słuchowiska, czyli podcastu, to w zasadzie, czy format ma tutaj jakieś znaczenie? Tak od tego zacznę może. Tak, format jest tutaj kluczowy, dlatego że storytelling bardzo ładnie się wkłada w schematy, w formaty. Jak się je opanuje, to potem można świadomie po prostu tą opowieść tworzyć, czy to świadomie przed ludźmi, jak idziemy na spotkanie networkingowe, się przedstawić w sposób storytellingowy, wiedząc o co w tym chodzi, a nie lawirując, tak jak nieraz na spotkaniach networkingowych słyszę. I to właśnie o to chodzi, żeby znać te schematy, wiedzieć, z jakich klocków to jest zbudowane i potem te klocki wykorzystywać. No i tak samo jest z opowieściami wirusowymi. Jednym z takich schematów, po których można się przejść, jest opracowana taka metodologia przez braci Chipa i Dana Heath. I oni stworzyli coś, co nazwali sukces. Taki akronim, sukces można napisać od pierwszych liter słów, z których on się składa. Jest to charakterystyczne słowo sukces, bo jest napisane z błędem. Brakuje ostatniego S, nie? To jest też tutaj bardzo ważne, bo brakuje ostatniego S, bo nie ma ostatniego składnika. I co to jest? To jest tak, prostota, czyli simple z angielskiego, potem zaskoczenie, unexpected, potem jest wiarygodność, nie? Czyli wiarygodność w historii, czyli credible, potem konkretne, czyli konkret, wzbudzające emocje, czyli emotional, no i mające chronologię zdarzeń, czyli będące typowym stories. No jak weźmiemy te angielskie słowa, to nadadzą nam sukces i jeżeli te wszystkie elementy zastosujemy, to mamy bardzo dużą szansę, że uda nam się wywołać efekt wirusowości, czyli sprawić, że historie pójdą wirusowo gdzieś dalej w świat, ale nie jest to warunek stuprocentowy, dlatego w słowie tym sukces brakuje jednego S, bo też samo zastosowanie wszystkich tych elementów nie daje ci stuprocentowej gwarancji. Podnosi to bardzo wysoko, że uda ci się wywołać ten efekt wirusowości, no ale zawsze to jeszcze zależy od... Czyli od jeszcze jakiś tam jest taki niezdefiniowany X-faktor, który akurat tutaj to jest to S, tak, ale to brakujące czasem S, może dokładnie. Czegoś brakować jednak, jakiegoś tajemnego elementu. Jak mieliśmy tak w jednym zdaniu opowiedzieć, tak, co to są te opowieści wirusowe, za chwilę omówię te elementy, to opowieści wirusowe, czy takie opowieści przyczepne, bo one są jak wirus, który jak wniknie w człowieka, no to się przyczepia do niego i się gdzieś tam rozpowszechnia. One mają tak, opowieści wirusowe, opowieści przyczepne mają prostą i przez to łatwą do odtworzenia sekwencję zdarzeń, wydarzeń w tej opowieści, zawierają konkretne elementy i obrazy i pochodzą z wiarygodnego źródła, które znamy i któremu ufamy podczas obcowania z opowieścią i co najważniejsze, zaskakując, wzbudzają emocje. Tak to jest z tymi opowieściami wirusowymi. Tak podsumowując w jednym zdaniu, no ale tak, żeby do tego dojść,
no to trzeba te wszystkie elementy troszeczkę bardziej tak szczegółowo opowiedzieć. No i, i wejdźmy, że tak powiem, w ten temat tutaj storytellingowo troszeczkę, nie? I zacznijmy od księżyca. Nie wiem, czy moi słuchacze, czy twoi słuchacze wiedzą, że od 50 lat na księżycu leży coś, co fascynuje naukowców. Od lądowania Apollo 11 właśnie na księżycu minęło już prawie 50 lat i amerykańska załoga, oprócz tego, że zostawiła tam odciski stóp na tej planecie, jakieś tam śmieci mechaniczne, zostawiła też coś, co dla większości ludzi ma niewielką wartość. Jednak dla naukowców to coś, co tam jest na Księżycu i co ludzie, co astronauci pozostawili, jest bardzo wartościowe i oni by chcieli to zdobyć, żeby to znowu przepadać, i to jest aż 96 worków z odchodami. Z odchodami kosmonautów. Oni gdzieś musieli przecież załatwiać swoje potrzeby i oni zostawili to na Księżycu, czyli w zasadzie można powiedzieć, że na Księżycu leży kupa. Kupa, która fascynuje naukowców, i naukowcy są skorzy wydać ogromne pieniądze, żeby na ten księżyc polecieć i sprawdzić, co z tą kupą się stało. Tak, czy te bakterie przeżyły, w jaki sposób zmutowały i czy nadal śmierdzą, że tak powiem, a jeżeli tak, to w jaki sposób. No i ta fascynacja tym tematem pcha nas do przodu. Nie? Jest jedną z przyczyn, którą też chcemy właśnie, dlaczego chcemy na ten księżyc na przykład wrócić, bo chcemy też na przykład te rzeczy sobie gdzieś tam przebadać. No i najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tu jest kluczowe słowo fascynacja. Fascynacja sprawia, że przestajemy myśleć logicznie. I to samo się dzieje w momencie, kiedy słuchamy opowieść. Przestajemy myśleć logicznie, zanurzamy się w światy fantazy, horrorów, grozy, nie wiem, Harry'ego Pottera i sobie w nich bywamy. Gdybyśmy cały czas mieli logikę włączoną, to byśmy wiele z tych rzeczy odrzucili, bo nam nie, by nie pasowały. I tutaj polecam, żeby się tą technologią wywoływania fascynacji też zainteresować. Jest taka fajna książka, Zafascynuj ich, Sally Hookshead, i tam jest omówiona ta fascynacja, wyzwalacze fascynacji. No i teraz, jak my zaczniemy, jak już tam kiedyś polecimy na ten księżyc i zaczniemy tam naukowcy w tych kupach grzebać, to oni znajdą swoje bakterie, ale my, jak tam głębiej pogrzebiemy, znajdziemy właśnie w tych odchodach te wirusy. Te wirusy, które mają tą funkcję, że wnikają po prostu w dowolne ciała, chude, grube, ładne, brzydkie, z biustem, bez biustu, i po prostu zarażają i przez to się przenoszą dalej. I teraz jak tą wirusowość wykorzystać dalej? Otóż pierwsza rzecz, która sprawia, że historia jest dla nas fajna i ciekawa, to jest interesująca treść. Interesująca treść musi spełniać bardzo prosty warunek. Musi być w tej treści więcej nowości niż tego, co słuchacz już wie. Jeżeli treści, którą słyszysz, jest coś, czego nie wiedziałaś, w tym momencie pojawia się efekt: o, ciekawe, tego nie wiedziałem, że oni tam zostawili te worki i faktycznie chcieliby je przegadać, i to jest jednym z elementów też przyszłej wyprawy na Księżyc, odzyskanie tych worków, żeby je gdzieś tam przebadać. I żeby tworzyć interesującą treść, powinniśmy się zaznajomić z czymś takim jak remiks. Kultura remiksu. Żyjemy w czasach, kiedy wszystko ze wszystkim się łączy, remiksuje i tworzy się nowe. Niektórzy twierdzą, że wszystkie opowieści, wszystkie piosenki zostały już napisane, tylko trzeba je teraz na nowo miksować, żeby tworzyć nowe. No i teraz musimy się nauczyć remiksować. I nowość bardzo łatwo jest zrobić wtedy, kiedy zestawimy ze sobą często skrajne elementy. Skrajne dziedziny wiedzy ze sobą zostawimy i wyjdzie z tego ciekawa opowieść, ciekawe porównanie, i wtedy nowe spojrzenie na księżyc, na wyprawę, na coś sprawia, że się to ciekawiej słucha i pojawia się gdzieś ten efekt wow. Czyli musimy się nauczyć żyć w takiej kulturze remiksu i remiksować, czyli mieć umysł szeroko otwarty, chwytać treści z różnych miejsc, magazynować je w głowie albo w jakichś tam Evernote'ach, w aplikacjach, i potem umieć te rzeczy ze sobą sklejać i próbować opowiadać. Próbować opowiadać tak powstałe nowe opowiastki, dlatego że nasza głowa to jest jedna wielka fabryka. Fabryka, która ma produkować samochód, musi mieć magazyn części, potem jest linia produkcyjna, oni te części biorą, czyli tą gumę, plastik, łożysko, śrubkę, i produkują z tych części
samochód. I tak samo jest z nami. Żebyśmy dobrze opowiadali i mieli bazę do opowiadania, my musimy mieć wspomnienia. My musimy mieć wspomnienia, wiedzę, doświadczenia w tych magazynach w głowie i teraz umysł sobie wyciąga takie wspomnienie, kawałek wiedzy o księżycu, kawałek wiedzy o wirusach, to skleja razem, przecież są wirusowe opowieści, można to wykorzystać i w ten sposób można, sklejając różne elementy na tej taśmie produkcyjnej w umyśle, stworzyć nową opowieść. Nową opowieść, która będzie miała duże cechy nowości dla słuchacza. Właśnie ta nowość jest tutaj bardzo ważna, żeby się pojawiło parę rzeczy nowych, których prawdopodobnie słuchacz nie słyszał. Dlatego ja na szkoleniach staram się podawać różne ciekawostki, ciekawe informacje z różnych dziedzin, żeby jak najwięcej ludzi na sali miało wrażenie, że tego nie wiedziałem. Nie? Będą tacy, którzy powiedzą, wszystkiego nie wiedziałem, będą tacy, którzy powiedzą, tej jednej rzeczy nie wiedziałem. Nie? Będą też tacy, którzy powiedzą, wszystko wiedziałem, bo tacy ludzie też są na świecie. Wszystko wiedzą. No, to prawda. Ale powiedz mi, no dobrze, ale powiedzmy, że ja chcę to przenieść teraz do mojego biznesu, tak? Tak. No i powiedzmy, mówi się o tym, że jeżeli tworzę na przykład jeżeli tworzę reklamę produktu, ale chcę to zrobić w formie storytellingu, jeżeli tworzę opowieść o mojej firmie, tak, żeby się przedstawić, to mi się wydaje, że to, co ja mam do powiedzenia o sobie, czy może o produkcie, to już łatwiej mi jest rozmawiać, bo wydaje mi się, że to jest potrzebne, co ja robię, więc tam coś tam z tego wydobędę, ale jak mam mówić o sobie, to mam taką trochę blokadę, większość z nas coś takiego ma, że co ja mam tam o sobie czy o swojej firmie opowiedzieć. Jak to zastosować w takich przypadkach biznesowych, żeby właśnie, skąd ja mam wziąć tą, znaczy jak ja mam połączyć tą wiedzę o księżycu z wiedzą z tym, co robię w mojej firmie? Czy masz jakiś przykład taki? Tak, już ci mówię. Dobra opowieść musi być prosta. Prosta, czyli żeby jak najwięcej umysłów ją zrozumiało. Ja czasem mówię na szkoleniach, że macie pisać takie opowieści, żeby byli w stanie zrozumieć te opowieści też ci ludzie, których nie obsługuje media. Nie, bo to jest chwila zastanowienia i już zajarzają. Teraz podobnie. A, mam pytać jak dla idiotów. Tak, bo im opowieść jest prostsza, to nie znaczy prostacka, tylko prostsza, wtedy umysł wchodzi w tak zwaną łatwość poznawczą. Łatwość poznawcza sprawia, że my nie musimy się mocno wysilać nad analizą tego, co słuchamy, bo słyszymy rzeczy, które dla nas są znane, które wiemy, które już znamy, wiesz, ze świata. Księżyc, lot na księżyc, nasz umysł sobie sumuje te rzeczy. Tak, wiem, co to jest księżyc, wiem, że polecieli, wiem, że są bajki. To jest kupa. Tak, to wiem i wtedy umysł sobie to składa, sumuje, pojawia mu się łatwość poznawcza, ale pojawia się też ta wiarygodność. Umysł przy każdej rzeczy, którą rozumie i wie, daje punkcik. Wiedziałem, to jest prawda, wiedziałem, to jest prawda, wiedziałem, to jest prawda, nie? I wtedy im więcej takich punkcików sobie nazbieramy, tym łatwiej potem wchodzimy w umysł słuchacza. Dlatego tym ważnym elementem w tych opowieściach wirysowych jest podawanie tych konkretów, tych takich konkretnych obrazów. Księżyc, kupa kupy, jak tutaj na przykład przez chwilę to padło, ten czerwony kapturek, o którym mówiłaś. I wtedy te konkrety bardzo dobrze nam zapadają w głowę i musimy teraz wiedzieć parę rzeczy o technikach. Otóż umysł ludzki uwielbia anomalie, uwielbia zagadki, uwielbia rozwiązywać zagadkę i trzeba taką zagadkę umysłowi zarzucić, czyli zrobić coś, żeby się pojawiła tak zwana ciekawość i dopiero po chwili tą ciekawość zaspokoić. Wtedy ludzie zaczną mocniej słuchać i będą po prostu ciekawi, co jest dalej, bo takie anomalie, takie zagadki właśnie anonsują, że za chwilę coś się wydarzy. I bardzo ważne jest w opowieściach stosowanie tak zwanych słów funkcyjnych. Słowa funkcyjne to są takie słowa, które zapowiadają, że za chwilę coś się wydarzy. Ja takim słowem na przykład przy tej opowieści o Księżycu powiedziałem, że astronauci zostawili coś na Księżycu. Mógłbym od razu powiedzieć, co zostawili. Ale ja celowo... Jest coś. Tak, celowo urywam w tym momencie i opowiadam tą historię dalej, ale nie odpowiadając na podstawowe pytanie co, bo w tym momencie pojawia się ta ciekawość i ja tą ciekawość wywołałem słowem funkcyjnym, słowem jednak.
Nie, że zostawili coś i jednak dla naukowców to coś, co zostawili, ma ogromne znaczenie. Nie? I w tym momencie my już mamy tą ciekawość. Jednak dla naukowców ma znaczenie. Kurczę, co to jest? Co tam jeszcze zostawili na Księżycu? Oprócz tych śmieci, tych wszystkich rzeczy. Nie? I takich słów jest więcej. Takim słowem jest ale, jednak, z wyjątkiem, poza, tymczasem. One wszystkie odpalają właśnie takie uczucie ciekawości. Zazwyczaj jeżdżę do pracy samochodem. Jednak tego dnia zdecydowałem się pojechać rowerem. Czujesz, że coś już jest zawieszone, że coś się wydarzy, nie? No i wiesz, i stojąc przed ludźmi, opowiadając o swojej firmie, możesz właśnie te słowa funkcyjne użyć, żeby jak najszybciej zawiesić, nie? Zazwyczaj moja praca w księgowości jest nudna. Jednak tego dnia pojawił się u mnie klient. Nie? I już mamy uwagę, już ludzie zaczynają słuchać, wow, co za klient, co w tej księgowości się wydarzy, co to będzie za sprawa, nie? No i teraz możemy sobie, jak już mamy to napięcie, to napięcie trzeba teraz utrzymać, nie? To napięcie trzeba utrzymać i techniką budowania napięcia jest tak zwane zwalczanie pokusy powiedzenia wszystkiego od razu. W momencie, kiedy pojawi się w głowie tak zwana luka informacyjna, kiedy człowiek nie zna odpowiedzi na pytanie, nasz umysł będzie chciał się podrapać w tym miejscu i zaspokoić tą wiedzę. I będzie długo czekał na odpowiedź, co było dalej, co się pojawiło w tej księgowości na przykład, nie? Co ten klient powiedział, nie? Z jaką sprawą ta księgowa musiała się zmierzyć, nie? I w tym momencie zdobywacie uwagę, czyli musimy nauczyć się zwalczać ochotę powiedzenia wszystkiego od razu. To, co najważniejsze, trzeba zapowiedzieć, potem w środek włożyć kilka informacji o firmie i dopiero potem dokończyć tą informację, co tam w tej księgowości się wydarzyło i jaka to była sprawa, bo musicie wiedzieć, że ciężko jest zaciekawić ludzi historiami, które ludzie znają. Ludzie mają wyobrażenia, czym jest księgowość, jak księgowa pracuje, że to jest nudne jak flaki z olejem i to nie jest takie łatwe przedstawić się właśnie jako księgowa. I teraz jeżeli my wywołamy efekt napięcia, ciekawości, to na samym końcu musimy dojść do tak zwanego zaskoczenia. Czyli zwiększeniem napięcia wywołanego przez ciekawość jest zaskoczenie. To jest coś, co działa w umyśle na zasadzie klątwy wiedzy. Nasz umysł ma wbudowaną klątwę wiedzy i każdy z nas podczas słuchania opowieści, podczas bycia w kinie na filmie, cały czas próbuje odgadnąć, co będzie dalej. Jak czytasz książkę, też próbujesz odgadnąć, co będzie dalej. I w momencie, kiedy ci się to uda, masz odrobinę radości, ale po całej lekturze, po całym filmie stwierdzisz, to dupy. Nudne. No tak. Nieważne. Ale jeżeli nie uda ci się odgadnąć, jeżeli na końcu powieść, książka zaskoczy, nie, pojawia się efekt zaskoczenia, wtedy wychodzisz z kina i mówisz, fajne było, zaskakujące, pojawiło się coś, czego mój umysł nie przewidział, nie? Czyli zaskoczenie to jest złamanie schematów, połączenie czegoś nieprawdopodobnego z czymś realnym i zaskoczenie wywołuje się banalnie prosto, jest na to bardzo prosta technika, ta technika się nazywa podobne, podobne, różne. Czyli trzeba umysłowi powiedzieć dwie rzeczy bardzo zbliżone do siebie, tematycznie, podobne i trzecią kompletnie inną, której się nie spodziewał. I wtedy pojawia się efekt wow. Nie? Wtedy się pojawia ten efekt zaskoczenia. Właśnie dowcipy to często wykorzystują, gdzie jest, wiesz, Polak, Rusek i Niemiec, blondynka, ruda i brunetka, nie, dwie głupie, jedna mądra, nie, i ten efekt zaskoczenia. Aha. Często właśnie w dowcipach jest, czyli podobne, podobne, różne. Była piękna, była delikatna, była zbyt zimna, żeby ją reanimować. To jest właśnie ta technika, postarać się wymyślić dwie rzeczy, oczywiste oczywistości i trzecią, której się nie spodziewał słuchać i wtedy pojawi się takie właśnie fajne zaskoczenie i z tym zaskoczeniem powinniśmy tego człowieka na końcu gdzieś tam zostawić. I najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby wywołać emocje i teraz, żeby ludzie ciebie zapamiętali, musisz w takie przedstawianie się, w takie mówienie o sobie wpleść chronologię, czyli wpleść historię. No i okazuje się, że historie mają swój schemat. Tak naprawdę istnieje jeden schemat. Okazuje się, że po przebadaniu opowieści Campbell przebadał opowieści, mity, legendy i zauważył, że wszyscy ludzie na Ziemi opowiadają w kółko jedną i tą samą historię, że ona ma swoje elementy składowe
jeżeli te elementy składowe znasz, to wtedy jesteś w stanie dobrze tę opowieść opowiedzieć. I teraz, jaka jest chronologia opowieści? W każdej opowieści no, jest trzech bohaterów. Tak dla uproszczenia ludziom się mówi, że jest dwóch, protagonista i antagonista, ale protagonista wcale nie musi być też bohaterem, ale to już jest taka wersja pro, że tak powiem. Nasz bohater wyrusza w każdej opowieści w podróż. Możecie sobie teraz przywołać jakąkolwiek opowieść, czy to Szrek, czy to Czerwony Kapturek, czy to Kopciuszek, to zauważycie, że ten bohater wyrusza w podróż. I podczas tej podróży przechodzi ze świata, który zna, do świata, którego nie zna i tam przeżywa jakieś problemy, kłopoty, próby. I z każdej z tych prób wychodzi z mniejszą, większą katastrofą. Każda z tych prób czegoś go uczy i musi przejść serię upadków, zanim odniesie sukces. Zanim będzie ten ostatni pojedynek, odniesie sukces, zdobędzie tego Graala i będzie mógł z tym sukcesem wrócić do wioski, gdzieś tam ten sukces przynieść i ogłosić i nastąpi ta zabawa. Oczywiście w takim dużym uproszczeniu. I to musimy pamiętać, że każda opowieść jest o podróży. Ludzi nie interesuje finał tej podróży, bo my oglądając takiego Szreka czy Czerwonego Kapturka przeczuwamy, że wszystko się skończy dobrze. Nas interesuje, jak to się rozegra. Jak doszło do tego, że jesteś dobrą księgową. Jak to się stało. Więc opowiadając o sobie, trzeba opowiedzieć, jakie przeszkody w życiu sprawiły, co sprawiło, że nasz diament w postaci bycia dobrą księgową się oszlifował. Z jakimi problemami, z jakimi sprawami żeśmy się zmierzyli, jakie mieliśmy też porażki i potem jak z tego wyszliśmy sukcesem. I to nas najbardziej jako ludzi fascynuje. Przyglądanie się tej drodze, tych zmian, nie? No i w biznesie kluczowe jest to, że podczas tej opowieści wkładasz ten produkt. Tym produktem może być ty, twoja firma, twój konkretny produkt, jakiś smartfon na przykład, jak Steve Jobs. Przecież jak wyszedł prezentować iPhone'a, to opowiedział o trzech sprawach związanych z utrapieniem ze współczesnymi właśnie urządzeniami przenośnymi, no i pokazał iPhone'a, który jest odpowiedzią, rozwiązaniem tych wszystkich problemów i przeszedł dokładnie tą samą drogę, nie? Pokazał, jakie to jest niewygodne z tymi stylusami, malutkie, cała obsługa i że tutaj wymyślili coś nowego, palcem obsługiwane, żadnych patyczków, wygodny ekran, że można zoomować zdjęcia, no i świat oszalał na punkcie tego. Czyli najpierw pokazał, z czym walczymy, a potem jakie mamy tutaj tego rozwiązania. No i cały myk polega na tym, żeby wywołać emocje, bo emocje odpowiadają za zapamiętywanie, a jak są jeszcze mega mocne, no to odpowiadają za to, że ktoś dalej się podzieli tą historią. No i cały myk polega na tym, żeby się nauczyć w życiu dramatyzować rzeczywistość. Życie naokoło a komfortu jest nudna. Księgowa ma nudną robotę. Nie dzieje. Tu nie ma emocji. I właśnie cały myk polega na tym, żeby się przyjrzeć pewnym sprawom i postarać się z tej nudy wycisnąć jakąś emocję, jakiś dramatyzm. I jak my tę emocję, ten dramatyzm z jakiejś rzeczy wyciśniemy, z tych rozmów z kontrolerem, ze ZUS-u, z czegoś tu i wiesz, dołożymy i jeszcze podamy, że w tym momencie on powiedział tak i stanęliśmy pod ścianą, ale potem coś tam i pokażemy, jak doszliśmy do zwycięstwa, to w tym momencie ta opowieść zaczyna się robić ciekawa. Dramatyzacja rzeczywistości to jest główna funkcja, którą musi się nauczyć osoba opowiadająca. Potrafić zdramatyzować. I na przykład Bill Gates, jak na TEDxie opowiadał swoją mowę o komarach, które roznoszą malarię, no to tak ludzie nie czuli tego problemu zbytnio i Bill Gates w pewnym momencie wyciągnął słoik. Odkręcił ten słoik i powiedział, że wypuszcza tutaj trochę komarów, bo tak trochę niesprawiedliwie, żeby komary tylko gryzły ludzi na biednych kontynentach, żeby tutaj też bogate pogryzły i tą malarię rozpuszcza, nie? I w tym momencie, że ludzie na sali byli w szoku, nie? Pojawił się jakiś dramatyzm. Kurde, przecież ten komar faktycznie teraz może podlecieć. Może to malarię roznieść. Tak. I wtedy dopiero ludzie poczuli, jak blisko może być ten problem i jak to jest ciężki problem, jeżeli faktycznie ten komar jest twoim otoczeniem. Zresztą w Stanach takich komarów nie ma, które przenoszą tą historię. No i on właśnie tutaj tą wiarygodność wykorzystał, nie? Że był sam z siebie z wiarygodnym człowiekiem, ludzie go znają, cenią.
ale wykorzystał też, co ludzie znają. Ludzie znają komary, wiedzą, że one kują, wiedzą, bo gdzieś słyszeli i teraz wypuścił takie komary, które mogą tutaj zrobić coś złego. No i ta wiarygodność mega podskoczyła, łatwość poznawcza, o której mówiłem, była duża. No i ludzie zaczynają na to reagować, nie? To jest właśnie to, co mówiłem, musi być odpowiedź wiarygodna i konkretna. Konkretność uzyskujemy konkretnymi obrazami, które w oczach ludzi budowaliśmy, tym komarem, tym, co zostawili kosmonauci, księżycem, nie? I mózg wtedy sobie to ładnie składa, no i mózg lubi schematy. No jeżeli idziemy ładnie po schemacie opowieści, nie próbując go zakłócać jakimiś technikami, jak to robią w książkach czy w filmach, tylko tak ewidentnie kroczek po kroczku, no to wtedy jest ta frajda. Tak jak parę lat temu Allegro zrobiło taką reklamę, gdzie starszy mężczyzna uczył się języka angielskiego. Nie wiem, czy kojarzy. Tak, tak, tak. Wszyscy pamiętają. Ja też ją podaję często jako przykład. No i właśnie, dlaczego? No dlatego, że to jest opowieść wirusowa. To jest typowa opowieść wirusowa. Jest tam storytelling, jest chronologia zdarzeń, którą ten dziadek wykonuje, jest zaskoczenie, są konkretne elementy, jak kaczuszka, jak golenie się, jak nawiązanie do killera i tego typu sprawy konkretnie są pokazane, wszystkie te łatwości poznawcze są odpalone, no i na końcu jest to miłe, przyjemne zaskoczenie, uczył się po to, żeby porozmawiać z wnuczką, która gdzieś tam jest za granicą i zobacz, co się stało, pamiętasz i opowiadasz dalej. Pamiętasz, tak, i opowiadasz. Łzy w oczach i tak, i pokazujemy tą reklamę wszędzie. Tego. Jeżeli to sobie rozbierzemy na te wszystkie składniki związane z opowieścią wirusową, no to się okazuje, czy opowieść Allegro była prosta? Była prosta. Czy miała sekwencję wydarzeń? Miała. Czy była konkretna, czyli prowadziła do jakiegoś konkretnego elementu, miała konkretne elementy, obrazy, które gdzieś tam w głowie utkwiły? Tak. Była wiarygodna? Była, bo opowiadała to Allegro. I czy zaskoczyła nas? Zaskoczyła. Wywołała emocje? Wywołała. Wszystkie te elementy tego akronimu sukces tutaj są pięknie złożone. I co najciekawsze, w storytellingu biznesowym wcale nie musimy opowiadać historii o naszym produkcie, o naszej firmie, o historii firmy, o historii prezesa, o historii zużycia produktu. My możemy opowiadać też całkowicie oderwaną od naszej firmy opowieść, którą i tak ludzie będą kojarzyli z nami. Nawet ta opowieść Allegro o tym panu, który uczył się angielskiego, nie jest przecież sensu stricte pokazywaniem, jak on korzysta z Allegro, tylko gdzie się wspomniane, że te wszystkie rzeczy człowiek sobie kupił na Allegro. Ale popatrzcie, Allegro poszło dalej i stworzyło cykl filmów pod nazwą Legendy Polskie. Gdzie na początku jest Allegro prezentuje, potem jest niesamowita historia, przerobione nasze polskie legendy i na końcu jest Allegro jako producent i kto wziął za produkcję tego filmiku pieniądze. Czyli Allegro, dowolna opowiastka Allegro. I okazuje się, że możesz wywoływać emocje, przykuwać do siebie, do swojej firmy, do swojego biznesu, także opowieściami, które nie są w ogóle tematycznie związane z twoją firmą. Ale ludzie muszą pamiętać, że to ty im opowiedziałeś. Ty, twoja firma, twój biznes wywołała te emocje, opowiadając taką fajną historię, przyczyniając się do powstania, do produkcji właśnie takich fajnych historii. Allegro to zrobiło w Legendach Polskich. Czyli możemy iść dwoma ścieżkami. Opowiadać typowo o produkcie, o usłudze, o firmie, o naszej historii życia, powstania, wykorzystując te wszystkie elementy storytellingowe. Możemy też opowiedzieć po prostu inną, mega fajną, dynamiczną, ciekawą, może nie dynamiczną, ale przede wszystkim emocjonalną opowieść. Byle wywołać zapamiętanie. To jest najważniejsze. Jak idziesz na spotkanie networkingowe, gdzie jest 30 ludzi, którzy wstają i się przedstawiają, i tam jest szansa, że będzie 5 księgowych, kurczę, i 2 ludzi, którzy budują strony, zapamiętani zostaną tylko ci ludzie, którzy wywołają emocje. Jeżeli wywołasz emocje, zostaniesz zapamiętany i ludzie będą pamiętali o tobie po spotkaniu, będą chcieli z tobą porozmawiać, będą chcieli gdzieś tam z tobą, nie wiem, biznes nawet zrobić, jeżeli opowiesz o tej księgowości w taki sposób, że komuś otworzysz zapadkę jakąś w głowie. Okej. Ja sobie wynotowałam kilka takich punktów. W międzyczasie bardzo cię uważnie słuchałam i też notowałam. Prostota, żeby to była taka historia opowiedziana takimi słowami, które by każdy zrozumiał. Często się mówi o tym, nawet 7-letnie dziecko, tak, ma zrozumieć historię, żeby nie używać jakichś tam takich słów typu
skalowalność. Chaotyczne kombinacje efimerycznych pryncypiów, które mają wpływ na naturalną cywiadowę postępu, dobrobytu czy złego. Właśnie. Ma być wiarygodna, ale tutaj mam do Ciebie pytanie, ale to zaraz. Ma być wiarygodna, mają się pojawiać w niej konkretne obrazy, czyli konkretność przez pokazywanie konkretnych obrazów. Mówienie w obrazach jakby, tak żeby wywołać te obrazy u naszych słuchaczy czy odbiorców. No albo jeżeli to jest wideo, no to pokazywanie konkretnych takich obrazów, które są bardzo zrozumiałe. Chronologia. I tak jak mówiłeś, tam w każdej opowieści jest bohater, który się wybiera w podróż, który ma różne napotyka na różne przeszkody, przechodzi przez próby, ostatecznie jest sukces. No może ale, być też porażka, nie? No, ale może być porażka, bo wtedy byłoby większe zaskoczenie, tak? Bo mówiłeś też o tym, że dobrze jest wywołać napięcie, czyli nie od razu zdradzać wszystkiego, co się dzieje, tylko używać słów takich jak tymczasem, jednak, ale z wyjątkiem i nie od razu zdradzać, co się stało, tylko budować to napięcie i dobrze by było, jeżeli ten koniec to jest jednak, to byłoby jakieś zaskoczenie, prawda? Tak. O tym mówiłeś? Wzbudzić tą ciekawość. Fascynacja tematem, no i emocje są najważniejsze, żeby wzbudzić emocje w słuchających. Dobrze, i mówiłeś właśnie o tym, że taki element, który też, ja na szkoleniach o tym też czasem mówię, który wzbudza też w jakiś sposób takie emocje, jeśli chodzi o to dramatyzowanie. Czyli tak, żeby wzbudzić emocje, w jakiś sposób dobrze jest trochę udramatyzować to, co się dzieje na przykład w firmie księgowej, czy w mojej firmie szkoleniowej, co mi się tam przydarzało kiedyś, jakie ja to błędy nie popełniłam i tak dalej. Ale z drugiej strony mówisz o wiarygodności i autentyczności. Czyli jak znaleźć ten jakiś tam złoty środek między tym, że dramatyzujemy trochę, czyli powiedzmy używamy jakichś tam kwiecistych zwrotów i te nasze porażki może troszeczkę bardziej uwypuklamy, ale z drugiej strony to powinno być autentyczne, czyli ja nie mogę wymyślać sobie, że coś mi się tam wydarzyło, jeżeli to nie jest prawda. To jest takie jedno pytanie, a drugie jeszcze też parkuję na temat bohatera zaraz. Mhm. Dobrze, zacznijmy od tej dramatyzacji. Polecam czytać autobiografię. Autobiografię ludzi, firm, jak się rozwijały, takie biograficzne książki, bo autorzy takich książek, oni bardzo ładnie potrafią dramatyzować, czyli nudne na co dzień wydarzenia potrafią tak opisać, że człowiek czyta z takim niesamowitym uczuciem, kurczę, ale w życiu tego Jobsa to się działo. Jak się czyta jego biografię, tą Waltera Isaacsona, ja akurat ją słuchałem podczas biegania, to ma się wrażenie, że ten facet co chwilę motylki w brzuchu odczuwał, że tam się niesamowite rzeczy działy naokoło niego i w jego życiu. A prawda jest taka, że nasza strefa komfortu i to, co się naokoło nas dzieje w większości wypadków, jest po prostu nudne. Niektóre sprawy, które w danym momencie się wydarzają, nawet nie wiemy, że są kluczowe. My dopiero po jakimś czasie wiemy, że one będą kluczowe bądź były kluczowe. Mm-hmm. I wpłynęły na nasze jakieś tam życie. No, ja też nie wiedziałem 12 lat temu, jak pojechałem do Szczecina na szkolenie, że słowo Toastmasters, które tam usłyszałem, potem sprawi, że ja w Poznaniu otworzę klub i gdzieś to Toastmasters powstanie. I dopiero te rzeczy możemy fajnie udramatyzowywać. I jak to było w moim przypadku? Ja pojechałem do Szczecina. To był gorący dzień, normalny dzień. To jest, gorący. Przepraszam cię, to jest kluczowe. Szczecin to moje miasto, czy ty wiesz o tym? To jest ta szczegółowość, wrzucamy Szczecin. Ludzie już wiedzą, Szczecin tak istnieje, jest. W Szczecinie trafiłem do hotelu Ibis. I jak wyszedłem z dworca, to miałem dwie drogi, albo taksówką, albo na nogach. Taksówkarz mi powiedział, że nie bardzo, bo to jest blisko i on zaleca spacer. No więc ja się zgodziłem, nie? Nic specjalnego, ale jak ja o tym opowiadam, to mówię, tak się upociłem i umęczyłem w tym pociągu, że marzyłem tylko o prysznicu.
Pierwsze, co zrobiłem, poszedłem do taksówki i mówię, do Ibisa. A facet mówi, no panie, bez przesady, to są 3 kroki, idzie pan na nogach. Nie? I nie chciał mnie podwieźć. Nie? I wiesz, dramatyzujemy. Nie? I teraz, dobra, no to patrzę na mapę, faktycznie tam 300-400 metrów idę. Tylko, że taksówkarz mi nie powiedział, że to było pod górkę. Nie? I nie problem. Nie? I teraz dochodzę do tego Ibisa. Na recepcji była jedna osoba, ale ja mówię, że były 3 osoby na przykład, nie? Albo że ta jedna osoba była strasznie długo obsługiwana. Ja tutaj marzyłem o tym prysznicu i wiesz, mhm. W końcu podchodzę, dostaję kartę do pokoju, pani mi życzy wszystkiego najlepszego, wjeżdżam na piętro, podchodzę do drzwi, otwieram drzwi, a tam okazuje się, że na tapczanie leżą czyjeś nogi. Chodzę dalej i widzę leżącego w samych gaciach włochatego, obrośniętego mężczyznę, który podnosi głowę zdziwiony, że ja mu wszedłem do pokoju. Ja mówię, no ja dostałem przed chwilą ten pokój. Nie? I idę na dół, wyjaśniam sytuację i wiesz, i opowiadam szereg sytuacji, które doprowadziły do tego, że ja dzień później poznałem osobę, która mi powiedziała o Toastmasters, nie? Bo mm-hmm. później okazało, że ona mieszkała w pokoju obok w hotelu. Ja ten drugi pokój, jaki dostałem w Ibisie, był z drzwiami do drugiego pokoju. Te drzwi były otwarte. Okej. Okay. Ja wszedłem znowu na recepcję i ta pani była przerażona na zasadzie, znowu ktoś? Ja mówię, nie, ale tam są drzwi do pokoju i te drzwi są otwarte. Ja bym nie chciał, żeby tam w nocy ktoś mi włochaty wszedł i jakieś tam pożyczki proponował, więc proszę, żeby je zamknąć. Pani powiedziała, że nie zamkną tych drzwi, bo to są drzwi, dostałem pokój inwalida i jego opieku. Nie? I wtedy ten pokój tak jest skonstruowany i że tam nikt nie będzie mieszkał. Nie? No ja mimo wszystko poprosiłem o zamknięcie drzwi. Rano, jak wyszedłem na śniadanie, i się okazało, że z pokoju obok wychodzi piękna kobieta, tej sytuacji, wiesz, i w ten sposób takie totalnie niezwiązane, niby niezwiązane z powstaniem Toastmasters opowiastki opowiadam, jak mówię, jak powstało Toastmasters w Poznaniu, że to był niesamowity dzień, gorący, upał, ja pojechałem, spotkało mnie to i to w Szczecinie, aż poznałem osobę, która mi powiedziała o Toastmasters, nie? No, powiedziała mi na obiadzie, opowiedziała, jedliśmy obiad, rozmawialiśmy o szkoleniu, o tym, wpadło, wypadło gdzieś tam, wiesz, no nie działy się jakieś dramatyczne rzeczy. Później dopiero spotkałem ludzi w Poznaniu, z którymi stwierdziłem, że coś takiego istnieje, można by to zrobić. Nie? Wiesz, no rzeczywistość nie była dramatyczna i ciekawa. Nie? I wiesz, no pierwsze spotkanie, no spotkali się ludzie, pogadali i wszystko. Jedliśmy zupkę cebulową. No i ja się znowu chwyciłem tej zupki cebulowej. Nie? Tak, niesamowite zupki cebulowe robiła nasza koleżanka i że myśmy tak naprawdę chodzili na zupki, nie o tostach gadać, no ale przy okazji zjedliśmy tyle tych zupek, że zrobiliśmy tosty, nie? No i wiesz, dramatyzujesz, pewne rzeczy biorę. To znaczy możesz tak naprawdę, mógłbyś powiedzieć, że pojechałeś do Szczecina na konferencję, byłeś na konferencji i tam usłyszałeś o Toastmasters. Ale to jest a ty opowiadasz te różne szczegóły, obrazy, dzięki którym my sobie wyobrażamy, czy w naszej głowie powstają te obrazy, jak ty się pocisz, idziesz pod górę, jak do tego pokoju, a tutaj włochaty, tak? Włochaty, pan z włochatymi nogami. Czyli to jest kwestia jakby nie wiarygodności i niewiarygodności, tylko bardziej opowiedzenia czegoś na skróty, co będzie super nudne, albo opowiedzenia z czegoś ze szczegółami i z takimi obrazowymi szczegółami. To bym to tak zanalizowała jakby ze swojej strony, nie? Bo ja z kolei jestem taką osobą z natury, niestety, czego też ciągle się uczę, że kiedy pani w szkole mnie prosiła o wypracowanie jeszcze w szkole podstawowej na temat jakiś tam, to ja pisałam 5 zdań, bo to miało być na jedną z, i nie wiedziałam, jak ja mam stronę z tego, ale to ma być przynajmniej na stronę, ale ja napisałam już wszystko, co o co chodziło, no nie, jak dzień w parku, no to w parku jest zielono i było ciepło i koniec. No i co? No tak, konkrety. Właśnie ta konkretyzacja jest tutaj istotna, nie? Podanie tych, kilka tych szczegółów. Ciepło, pod górkę. Przymiotników. Tak, facet włochaty, bo to się potem złoży na całość. Nie? I wiesz, i teraz jak to ludziom opowiadasz, i czy to na tostach, czy poza, jak ja na przykład robię szkolenie, to wspominam o tostach i mówię, jak to powstało. Ludzie to chętnie słuchają.
zapamiętują te emocje, nie? I potem na końcu kwituje. A tego wszystkiego opowiadania, schematów i technik narracyjnych i mówienia do ludzi na żywo, tak naprawdę nauczyłem się na tostach, bo ja kiedyś byłem człowiekiem takim mocno introwertycznym, który się bał w ogóle do ludzi wychodzić i rozmawiać i gdzieś tam spotykać się, nie? No i to wiesz, też u mnie te opowieści no, mają też głębszy cel. Oprócz tego, że wywołują emocje, rozpuszczają wahadełkę emocji, potem jest mi łatwiej prowadzić szkolenie, warsztaty, to one też sprawiają, że ludzie wyłączają te, wiesz, wszystkie blokady, o których mówiliśmy, co robi fascynacja w głowie, wchodzą w świat fascynacji i przy okazji uczą się, jaki był ten schemat opowieści, że ja też wyruszyłem w podróż, że miałem problemy w tym hotelu, musiałem dotrzeć, spocić się po ten i potem jeszcze jakieś problemy z otwarciem klubu i w końcu nam się udało założyć klub. Ja jeszcze na końcu mówię, że ja jestem jednym z nielicznych założycieli klubów toastmasterowych, bo ja nigdy nie byłem na Toastmasters. Ja założyłem klub, w którym nigdy nie byłem. Ja pierwszy raz na Toastmasters byłem na spotkaniu swojego klubu, na pierwszym spotkaniu swojego klubu. Ja jeszcze się zdecydowałem pierwszą mowę na tym spotkaniu wygłosić, mając pełną świadomość, że po mnie wystąpią zaawansowani Toastmasterzy z innych klubów, którzy mają pokazać, na czym polegają Toastmasters i że ja tam idę na rzeź. Że ja wyjdę. No to jest niesamowite, wiesz, bo tak jak... I tak było, nie wiesz, no ja tam ledwie na 3 minuty ustałem na tej scenie i gdzieś tam, kurczę, zszedłem pogubiony i w ogóle, no ale też w duchu czułem, że to będzie fajny kontrast. Ja początkujący poznaniak, który nic o Toastmasters i przemawianiu nie wie i ludzie, którzy po mnie wejdą na scenę. I tak było, jak Hadrian Lutomierski wszedł i opowiedział umowę, która też była opowieścią, teraz to już wiem, wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, że miała strukturę opowieści, to ja siedziałem w drugim czy w trzecim rzędzie i mówię, Boże, ja też tak chcę, jaką opowiadać ludzi, nie? Tak. No i wiesz, no i to jest właśnie to, pokaż te wszystkie próby, niepowodzenia, jak to szło do momentu, aż doszedłeś do sukcesu. No i potem mówię, zacząłem chodzić na te tosty, zrobiłem jeden podręcznik, drugi, przyszły te historie, ktoś mnie zapytał o coś, też nie wiedziałem, więc zacząłem znowu odczytywać i teraz mogę wam powiedzieć, co macie przeczytać, jak macie trenować, z czego macie się uczyć i co sprawi, że jesteście w stanie w ciągu jakiegoś tam czasu sprawnie zacząć władać mocą opowieści. A wbrew pozorom wcale nie potrzeba wielu godzin nauki, żeby stać się świadomym storytellerem. Ja też znam Toastmasters, bo byłam tutaj członkiem klubu przez 2 lata. Niestety nie doszłam, bo to moja własna taka niekonsekwencja, można powiedzieć, już czas i w ogóle i trochę się wykruszyło to u mnie. Ale przez 2 lata chodziłam i muszę powiedzieć, mimo że nie przeszłam przez pierwszy cykl podręczników, to uważam, że bardzo dużo się nauczyłam. Nawet po prostu chodząc, ćwicząc, bo tam są te różne role, które się przybiera. Nie zawsze jesteś mówcą, ale czasem jesteś oceniającym albo wyłapującym błędy gramatyczne, albo wyłapującym i tak dalej. Tak, i musisz mimo to potem wyjść na środek i powiedzieć, co się działo, tak? I co wyłapałeś. To nawet to przedstawianie się, to wejście na środek i podanie ręki, powiedzenie jestem tą i tą osobą, stanięcie wyprostowanym i tak dalej. To jest coś, co naprawdę dało mi bardzo dużo, także ja w ogóle zachęcam, jeżeli ktokolwiek, kto nas tutaj ogląda, te kluby Toastmasters są wszędzie, na całym świecie, są w Polsce, są w Holandii. Ja byłam zszokowana, bo ja mieszkam tak na wschodzie w Holandii, także kiedy usłyszałam o Toastmasters i też mi się wydawało, aha, to gdzieś tam w Amsterdamie to pewnie będzie ciężko, a wygooglowałam i się okazało, że 10 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania jest klub najbliższy Toastmasterów. Poszłam i okazało się, że wspaniała rzecz, w ogóle wszyscy się uczą jednocześnie, tak? Nie ma tam nauczyciela i uczniów, tylko wszyscy się uczymy wzajemnie od siebie i cały czas rośniemy. Także te wystąpienia publiczne to jest też coś, co nauczyło mnie, że w zasadzie te elementy, których się tam nauczyłam, używam nie tylko w czasie wystąpień publicznych, ale na przykład też na wideo, na przykład też na networkingu, poznając kogoś i mówiąc o swojej firmie, nie, albo mówiąc po prostu, kim jestem. Także te wystąpienia publiczne to jest coś, czego się
uczymy, ta umiejętność przydaje się wszędzie, wydaje mi się. I szczególnie jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, w różnych sytuacjach musimy się przedstawiać, mówić o swojej firmie, więc jeżeli możemy to zrobić jeszcze tak, jak ty nam dzisiaj podałeś, z taką wzbudzając to zaciekawienie, emocje i bycie zapamiętanym, no to to jest coś, co naprawdę warto, wydaje mi się, ćwiczyć. Tym bardziej, że to, co też mnie tak ujmuje w twojej historii, to jest to, że ty mówisz, ty byłeś takim geekiem komputerowym, taką osobą, która niechętnie wychodziła poza tam swoje biuro, czy tam swoje środowisko, a teraz jesteś profesjonalnym mówcą. To niesamowite. Czyli można się tego nauczyć po prostu. Wszystkiego można się nauczyć. Mniej lub bardziej wszystkiego się można nauczyć. Przemawianiem jest tak samo jak z pływaniem. Z wystąpieniami publicznymi jest dokładnie tak samo jak z pływaniem czy jazdą samochodem. Nie za bardzo idzie się tego nauczyć z książek. Możesz poczytać książki o pływaniu, gdzie są omówione ruchy, jakie trzeba w wodzie robić, ale żeby zacząć pływać, trzeba wejść do wody. Żeby zacząć jeździć autem, trzeba usiąść za kierownicą. Żeby zacząć przemawiać publicznie, po prostu trzeba pójść w miejsce, gdzie są ludzie, którzy to ćwiczą i zrobić to. Wyjść na tą scenę, przemówić do jednej osoby, dwóch, pięciu, piętnastu, sprawić, żeby ciało przestało się stresować. Ciało się przestanie stresować, odczulicie się, jeżeli zrobicie to x razy. Po jakimś tam 15-20 razach wyjścia na scenę, ciało już nie reaguje tak jak za pierwszym razem, bo już jest to dla nas rzecz no, prawie normalna, którą robimy gdzieś tam w życiu. Wszystkiego idzie się nauczyć, lepiej lub gorzej. To jest najfajniejsze, a najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie musimy dochodzić do poziomu mistrzowskiego. Nikt nie wymaga od nas, żebyśmy jeździli samochodem jak Robert Kubica. Nikt od nas nie wymaga, żebyśmy śmigali w basenie tak szybko i tak sprawnie, jak Otylia Jędrzejczak pływała. Mm-hmm. Jednego faceta to wyprzedziła w basenie. Ważne, że potrafisz dojechać samochodem z punktu A do B, przewieziesz sobie materiał, nie wiem, części, narzędzia, jak pracujesz w taki sposób. Ważne, że przepłyniesz ten basen, że masz frajdę, przyjemność, że możesz popłynąć na łódki i z tego skorzystać. I tak samo jest z przemawianiem. Są wśród nas ludzie, którzy w Toastmasters specjalizują się w wygrywaniu konkursów, bo to jest ta organizacja, która wybiera najlepszego mówcę świata. I faktycznie dochodzą do tego poziomu super mistrzowskiego, nie? Gdzie zdobywają mistrzostwo Polski, mistrzostwo świata, tylko że mistrzostwo trwa chwilę. Mm-hmm. Moment, kiedy jesteś na tym pudle, dostajesz te uściski, nagrody, puchar i ten, i potem się z tego pudła schodzi. W życiu, w normalnym życiu nie jest ci potrzebne super mistrzowskie władanie wystąpieniem publicznym czy storytellingiem. Ważne, że wiesz jak, masz taki amatorski poziom, ale jak ja to mówię, taki świadomy poziom, że wiesz jak, nie? Bo jest też taki poziom nieświadomy, kiedy ludzie po prostu improwizują. Nie? Idą na spotkanie networkingowe, mają się przedstawić i często nie potrafią, kurczę, w ogóle zacząć, a na spotkaniach networkingowych masz x czasu na to, no nie wiem, pół minuty, minutę, półtorej, kiedy masz powiedzieć o sobie. Nie? I my nauczeni często ze szkoły, że pisanie jest na zasadzie od ogółu do szczegółu, że tak powiem, bardzo długo się rozpędzamy, zanim powiemy ten konkret i ktoś tam mówi, czas minął, proszę siadać, następna osoba mówi, a ty masz wrażenie, że nie zdążyłeś powiedzieć nic o swojej firmie, bo w internecie i we współczesnym świecie mówi się odwrotnie niż uczyli nas w szkole. Teraz to musimy stosować tak zwaną odwróconą piramidę. Dziennikarze się tego uczą, taką odwróconą piramidę, czyli na samym początku od razu musi być konkret. Konkret, emocja i to wszystko, co bym chciałeś powiedzieć, a dopiero potem w miarę upływu czasu możesz pewne rzeczy bardziej rozebrać na cząstki i szczegółowo opowiedzieć. Ale na samym początku musisz od razu przejść do konkretu i walnąć konkretem. Najlepiej jak w pierwszych dwóch zdaniach już się pojawią jakieś emocje i ciekawość, bo inaczej za chwilę ludzie przestaną ciebie słuchać i nikt nie zapamięta, że co mówiłeś, a tym bardziej nie zapamiętają, że w ogóle byłeś. Nie? Także no i Toastmasters powiedziałaś, że nie ma nauczycieli. Tak, w Toastmasters nie ma nauczycieli, bo u nas są mentorzy. Są ludzie, którzy są dłużej w klubie i oni mają większą wiedzę i oni wtedy świadczą mentoring. Każdy nowy człowiek w klubie może sobie mentora wybrać, nie musi się trzymać swojego wyboru, możesz skakać po mentorach, od każdego możesz wziąć, co tam chcesz ważnego dla siebie i uczysz się po prostu od tych ludzi, którzy są dalej na tej ścieżce, którzy są dalej na tej ścieżce, już pewne podręczniki zrobili, pewne doświadczenie mają i oni też się uczą. To jest najfajniejsze, że tam się wszyscy uczą. Tam się wszyscy
wzajemnie uczą, doskonalą, żeby dojść do tych mistrzowskich poziomów. No a jeżeli potem się jeździ na konferencje toastmasterowe, no to spotyka się mówców z innych klubów, mistrzów, można na nich warsztaty pójść i jak ktoś ma ochotę dojść do mistrzostwa świata, czy tam danego kraju, to czemu nie? Też to jest całkowicie zbędne. I bez tej mistrzowskiej umiejętności będziesz umiał fajnie wystąpić publicznie. Czyli będziesz wiedział, o co chodzi, będziesz znał technologię, zrobisz to i da ci to pożądane. A powiedz tak na zakończenie, bo widzę, że już musimy powoli kończyć. Okej, to są wystąpienia publiczne, ale powiedzmy nie każdy chce i musi występować publicznie, tak? Ale w biznesie myślę, że fajnie jest tą umiejętność storytellingu w jakiś sposób wykorzystać, czy to nawet będzie pisemnie, tak? No, to nie musi być wystąpienie publiczne. Czy jest jakiś sposób, by się stać dobrym? Mówiłeś już o ćwiczeniu po prostu robić, ale nie wiem, od czego zacząć, gdzie się udać, żeby się nauczyć storytellingu? Ja często podaję coś takiego jak wzór na sukces. Wzór na sukces jest banalnie prosty. Tylko, że jak się ludzi nieraz zapytam, jaki jest wzór na sukces, to zaczynają mi niesamowite podawać rzeczy, które trzeba spełnić, żeby odnieść sukces. Zobacz, co ja robię teraz. Ja mógłbym ci ten wzór na sukces od razu powiedzieć, nie? Wzór na sukces jest to razy to, tak? Ale ja odwlekam. Mówię, że spotykam ludzi, że pytam ludzi, wiesz, zaczynam budować ciekawość. Czym jest wzór na sukces, nie? Otóż wzór na sukces jest banalnie prosty w momencie, kiedy go znasz. Jak go nie znasz, to zaczyna ci się roić, żeby osiągnąć sukces, trzeba nie wiadomo jakie rzeczy spełnić, a tak naprawdę wzór na sukces to są tylko dwa czynniki. I to bardzo proste dwa czynniki. I tak, co robię? Nadal ci perfidnie. No co to jest? Co to jest? To jest to budowanie napięcia, nie? Mógłbym od razu, ale po co? Jak mogę troszeczkę odwlec, nie? No i wzór na sukces to są dwa czynniki. Można je powiedzieć w taki sposób, że to są wszystkie czynniki na literkę S, chociaż ja ten jeden czynnik zmieniam, bo jakie to są czynniki? Wzór na sukces można zapisać w taki sposób. Sukces równa się system, ale ja słowo system wymieniam na metoda, czyli metoda, jak coś zrobić. Czyli ja na przykład wiem, jak można schudnąć 3 kilo. Tylko, że sama wiedza nie sprawi, że ja schudnę 3 kilo. To, że ty się nauczysz, jaki jest schemat opowieści, jakie elementy trzeba zrobić, jak ty się tej technologii nauczysz, która stoi za opowieścią, to jeszcze wcale nie znaczy, że ty będziesz nagle super storytellerem. Żeby sukces się pojawił, do metody, którą ty znasz, trzeba dołożyć jeszcze kolejny czynnik. I pomiędzy tymi czynnikami jest znak mnożenia. Czyli sukces równa się metoda razy, jak myślisz, co jest ostatnie? Realizacja, trzeba to robić. Tak, a jak często? No, bardzo często, najlepiej. Bardzo często. Razy systematyczność. I teraz patrz, jeżeli ja wiem, jak zrzucić 3 kilo i systematycznie będę tą wiedzę wdrażał, czyli na przykład będę stosował najprostszą metodę żryj mniej, nie? No to jeżeli będę konsekwentnie codziennie żar mniej, to pojawi się sukces w postaci zrzucenia 3 kilo? No na pewno. Pojawi się. I teraz, jeżeli ty dowiesz się, jaki jest schemat opowieści, poznasz tą podróż bohatera, te wszystkie elementy, potem się dowiesz, że kolejną wiedzą, którą musisz się nauczyć, to jest archetypy, czyli postaci, które występują w opowieściach, jak one na siebie działają, a potem się dowiesz, że jeszcze jest kolejny poziom, czyli konflikty, bo między postaciami musi iskrzyć i jak ty się nauczysz wywoływać te konflikty, będziesz wiedział, jakie są archetypy, jaka jest schemat opowieści, to teraz masz metodę, ale żeby zacząć się nią sprawnie posługiwać, ty musisz zacząć opowiadać. I po pierwsze opowieści będą kiepskie, będą nie bardzo, jeszcze sztuczne będą, nie będziemy umieli tych słów użyć odpowiednio i zadziałać. I w tym momencie pojawiają się właśnie te chociażby kosteczki i możemy się umówić, że na Facebooku dołączamy się na przykład do jakiejś grupy albo się zapisujecie, ja taką grupę mogę poprowadzić i codziennie na przykład losuję 3 kosteczki i ty masz obowiązek codziennie na podstawie tych 3 kosteczek napisać opowiastkę. Jakąkolwiek, jak ci wyjdzie, byle napisać.
byle wejść w tą systematyczność, kiedy umysł skupia się na tworzeniu opowieści i zaczyna tym schematem myśleć. I umysł po jakimś czasie, ta kompetencja stanie się dla nas świadoma, a potem już wejdzie w taki obszar, kiedy będziemy ją stosować, nawet nie myśląc o tym, jaki jest ten schemat. Mm-hmm. Czyli tak, jedziesz samochodem, już teraz nie myślisz o pedałach, o wszystkim, tylko jedziesz po prostu. Nie? Tak, automatycznie. To było o tym wszystkim myśleć. I poprzez systematyczne powtarzanie tej metody, czyli opowiadanie jakichś nawet bzdurnych historyjek na podstawie kostek, my załapiemy schemat. My zaczniemy go stosować, metodę, zaczniemy powoli, dodamy słówka, potem powoli dodamy schemat podróży, dodamy jeszcze ze dwie, trzy. Ten, ja ci powiem, to do tej opowieści jeszcze dorzuć na przykład dwie próby, tutaj na przykład pomyśl nad innym zaskoczeniem i powtarzając to w kółko, w końcu ty nabędziesz tą kompetencję. Czyli droga jest prosta. Mhm. Wiedza jest wbrew pozorom storytellingowa, nie jest jakaś skomplikowana. Jest jej dużo, ale nie jest i potem trzeba ją systematycznie po prostu ćwiczyć. Jeżeli to będziemy robić systematycznie, przyjdzie efekt. Na przykład taki pisarz, Hemingway, pewnie znacie, albo taki dziennikarz, był Thompson się nazywał, nie pamiętam jak miał na imię, w latach 60. On, żeby się nauczyć stylu pisarskiego, wiesz co zrobił? Przepisał sobie książkę Scotta Fitzgeralda, wielkiego pisarza. Przepisał. To jest powolna czynność, przepisywanie. Weź przepis Stephena Kinga, to tam nie leży na półce, to jest takie grube. Jak teraz to przepiszesz, takie wielkie to Stephena Kinga. No. Po prostu słowo po słowie przepisał. Tak, to musisz przesiąknąć trochę tym schematem. Tym schematem, jak się tworzy opowieść, zdania, jak się konstruuje, jak się tworzy grozę. Znaczy, ja akurat nie mówię przepisać to, bo to jest trochę grube, są cieńsze książeczki tego typu, gdzie można ten styl grozy łatwiej załapać. I Hemingway zauważył to samo, że muzycy, zanim się nauczą tworzyć, komponować, oni najpierw ćwiczą cudze utwory. No tak. Grają cudze utwory, zanim się pojawia gdzieś, to teraz może ja coś napiszę, stworzę na bazie tego, co nauczyłem. Nie? I to jest to, co mówiliśmy od początku, żeby opowiadać opowieści, ty musisz zapełnić swoje magazyny w głowie raz, że wspomnieniami, opowiastkami, ale też doświadczeniem, metodami. Mhm. Jak teraz przesiągniesz doświadczeniem, metodami, to zaczniesz to robić dobrze. Robert Górski. Mhm. On pisze dowcipy, jak kiedyś w wywiadzie mówił, od 8 do 10. Każdego rana siada o 8 do 10. Umysł wie, że od 8 do 10 trzeba pisać dowcipy. Robi to systematycznie. Metoda jest prosta. O 8 usiąść i przez 2 godziny pisać. No. Umysł sam się przygotowuje i sam się nastraja do tego, żeby pisać. A jak nie ma pomysłu, nie ma weny, to co? To biorę rozgrzebane dowcipy i poprawiam je. Po prostu jeszcze raz czytam i poprawiam. Większość pisarzy tak naprawdę tworzy swoje książki przez głównie przepisywanie. Mm-hmm. Przepisuje raz, nie całą, bo się przepisuje po prostu fragmenty, akapity, rozdziały i po prostu się je dopieszcza. To nie przychodzi tak od razu, że człowiek siada i zajebista historia wyjdzie z głowy. Ja mam często fragment pomysłu w głowie, zaczynam pisać i podczas pisania umysł się zanurza w ten świat i zaczyna podpowiadać nowe rzeczy. Kiedy ja już nie mogę, mój umysł mówi dość, już nie mam ochoty, to ja wtedy sobie idę na rower, idę sobie popływać, coś sobie poczytam, prześpię się. Zwykłe przespanie sprawia, że człowiek wstaje i mówi, o kurczę, teraz już mam pomysł. Coś się pojawiło. Doświadczamy tego uczucia często na co dzień, kiedy kładziemy się spać i czegoś nie wiemy, jak zrobić, jak rozwiązać problem, a rano nagle się okazuje, że to jest proste i pomysł wpada nagle do głowy. Nie? No i zobacz, wychwytywać te mikromomenty, tych wen, notować, zapisywać i ćwiczyć. Mhm. To jest metoda razy powtarzanie. Codziennie kosteczki rzucić i spróbować opowiedzieć opowieść. Czy mógłbyś, a propos poznawania metody, czy mógłbyś polecić jakąś konkretną pozycję, jeśli chodzi o książkę? Czy to jest ten Campbell, który rozbierał to? Czy... Facet faktycznie zrobił mega dobrą robotę i jego książka Bohater o tysiącu twarzy jest podręcznikiem akademickim. To jest ciężka lektura. Okay. Tak ciężkie, ja przebrnąłem przez to i stwierdziłem, cholera, nic nadal nie wiem. Także jest to taki podręcznikowy przykład, jak można o fajnych rzeczach napisać językiem nieprostym. Okay. A ja też mówię, to musi być proste. No tak, proste, tym bardziej, że mówimy, że to tak ma być, nie? Jak chcecie prostym językiem, to
jest facet, który się nazywa Christopher Vogler i on stworzył książeczkę Podróż autora. Okay. Struktury mityczne dla pisarzy i autorów, tam scenariuszy jakoś tak tutaj dalej. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy. I facet wziął Voglera, przepraszam, facet wziął Campbella i go uprościł. Uprościł i przetłumaczył z ciężkiego języka akademickiego, profesorskiego na normalny, prosty język ludzi filmu, scenarzystów. I tu jest cała technologia stojąca za opowieściami, takimi klasycznymi opowieściami, bo tutaj idziemy jakby nie było w kierunku filmu, po prostu omówiona. Wszystkie archetypy, wszystkie schemat, jak to wygląda, jak oni tworzą, są przykłady, są rozebrane na czynniki pierwsze, filmy konkretne, żebyście zobaczyli, które super elementy jak wplatali, bo w storytellingu najpierw trzeba się nauczyć opowiadać po prostu takie bzdurne historyjki. Typu rzuciłem trzy historki, był sobie facet, który mieszkał w wysokiej wieży i ten facet z tej wieży zszedł i poszedł na grzyby, jednak podczas drogi na grzyby okazało się i sobie tam snuje, nie? Że kurczę, zauważył po godzinie chodzenia, że w lesie nie ma grzybów. Zaczęło go to zastanawiać, dlatego wrócił do domu, wsiadł na motorek i pojechał jeszcze dalej do następnego lasu i tam też okazało się, że nie ma grzybów. Nie? I wiesz, jakieś tutaj problemy rzucać pod nogi i wiem, że musi być ktoś, kto wyrusza w podróż, że musi się pojawić antybohater, który będzie przeszkadzał, że antybohater to wcale nie musi być człowiek, to może być natura, na przykład wybuchający wulkan. I sobie dokładam te elementy wiedzy, które poznaję i poprzez losowanie kosteczek, wymyślanie po prostu historyjek, zaczynam je stosować. Po jakimś czasie to ci wejdzie na tyle w głowę, że jak nagle masz się przedstawić ludziom, to wstajesz, dzień dobry, nazywam się Adam Pioch, od urodzenia jestem rentierem. Ale w momencie, kiedy ja się urodziłem, moi rodzice nie byli rentierami. Jak to się stało, że ja kiedy się urodziłem już byłem rentierem, a moi rodzice nie? Nie? I zadajesz ludziom zagadkę i się przedstawiasz, dochodząc finalnie, odpowiadając na to pytanie ludziom za chwilę, odpowiedziałem, jak to się stało. I na końcu mówię, a ja jestem Adam Pioch i zajmuję się storytellingiem, zajmuję się wymyślaniem i opowiadaniem właśnie takich opowieści, jak przed chwilą o rentierze usłyszeliście, po to, żebyście zapamiętali i żebyście potem taką osobę kojarzyli i byli w stanie powtórzyć. No i potem spotykam ludzi pół roku później i mówię, pamiętam ciągle tą historię o tym rentierze na przykład. Mam nadzieję, że rozmowa z Adamem, tak jak mnie, bardzo spodobała się i tobie. Ja wyciągnęłam z niej bardzo dużo ciekawych, nowych rzeczy i oczywiście spróbuję wykorzystać je u siebie, w moim biznesie, w tym jak piszę moje posty na social media, czy jak mówię o swojej firmie, czy chociażby się przedstawiam na networkingu. Zachęcam Ciebie również do ćwiczenia, bo tak jak Adam powiedział, jedna rzecz to metoda, ale druga rzecz to systematyczność, czyli ćwiczenie w praktyce tego, czego się nauczyliśmy. Pod tym odcinkiem zarówno na mojej stronie internetowej, jak i w Twojej aplikacji do podcastów znajdziesz wszystkie linki, o których mówił nam Adam, czyli aplikacje StoryCubes, linki do książek, które wymienił, do odcinka małej firmy, której też udzielał wywiadu, do klubu Toastmasters i wszystkich innych historii, o których wspominał. Pod tym odcinkiem do pobrania znajdziesz też prezentację Adama, czyli podsumowanie tego wszystkiego, o czym mówił, i notatkę wizualną autorstwa Ani Staśkiewicz, którą udostępniam Tobie, żeby było łatwiej to wszystko sobie przyswoić. A teraz już żegnam się z Tobą. Mam nadzieję, że wysłuchanie tego odcinka dało Ci wartość. Jeżeli tak, podziel się swoją opinią, podziel się ze znajomymi tym linkiem i oczywiście zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Cześć, pozdrawiam! Dziękuję Ci za spędzenie ze mną czasu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, subskrybuj podcast w aplikacji, w której go słuchasz na telefonie. Czy to będzie na iTunes, Spotify, Podcast Addict czy jakiejkolwiek innej. A nie przegapisz wtedy żadnego następnego odcinka.
I proszę, podziel się linkiem z przynajmniej jedną osobą, której te informacje mogą się przydać. Aby poczytać notatki i znaleźć linki, wejdź na moją stronę lidiakrawczyk.com/podcast. Będę Ci też bardzo wdzięczna za recenzję zostawioną w iTunes, dzięki czemu inne osoby będą mogły łatwiej dowiedzieć się o tym podcaście. I pamiętaj, ninja działa bez szelestki, ale nadzwyczaj skutecznie. A każdą porażkę traktuję jako ważną lekcję.